Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Zapraszam Państwa dziś na wyjątkowy, jubileuszowy 50. odcinek Efektu sieci. Trudno mi uwierzyć, że to już 49 rozmów za nami. 49 znakomitych gości, którzy podzielili się z nami swoją wyjątkową, unikatową wiedzą. A dziś na deser w 50. odcinku spotkamy się z gośćmi zupełnie innego typu, bo choć nie mają tytułów i stopni naukowych, to ich wiedza o świecie jest najprawdziwsza, bo prosto z podwórka. A poza tym, tak na marginesie, to przyznam Państwu, że od zawsze nurtowało mnie kilka kwestii, ale wstydziłam się zapytać naszych dotychczasowych gości o to, czy na przykład można przytulić robota, albo czy chodzenie na spacer z robopsem byłoby równie fascynujące jak z prawdziwym czworonogiem. Dziś seria pytań niesterowanych i odpowiedzi z pewnością bez tabu. Zapraszam Państwa na rozmowę z naszymi gośćmi, a są nimi dzisiaj, zresztą niech przedstawią się sami. Nazywam się Tosia, mam 8 lat. Nazywam się Pola i mam 8 lat. Nazywam się Gustaw i mam 7 lat. Franek, 9 lat. Iga, 5,5 lat. No to zacznijmy od rzeczy podstawowej, a mianowicie od tego, czy takie roboty to w ogóle dzisiaj gdzieś na świecie można spotkać. W filmach i bajkach oczywiście roboty są na porządku dziennym, ale czy w realnym świecie też można spotkać się z takim robotem? Franek, jak sądzisz? No tak, ale nie wszędzie można je znaleźć. Na przykład w niektórych restauracjach widziałem takie w wiadomościach. Iga, a ty jak myślisz, gdzie można spotkać prawdziwego robota? W laboratorium i może u mechanika. I co te roboty tam robią? U mechanika to na pewno się leczą, się naprawiają, no znaczy. I jeszcze można zobaczyć w sali zabaw, bo są takie specjalne robociki, takie do zabaw. No i można jeszcze też je spotkać w telefonach. Jak ludzie nie dzwonią, tylko roboty. Możemy spotkać takie, na przykład w Chinach widziałem, że mogą być takie, które doręczają paczki. I ogólnie pomagają, ale to nie jakby nie tak, że tylko one wszystko robią, tylko też trzeba czasem coś zrobić. Można zobaczyć roboty też w szpitalu. I co robią takie roboty w szpitalu? Na przykład niektóre leczą ludzi. Czasami też coś podają. Gustaw, a ty byś się bał, jakby taki robot cię operował? No nie, bo ja ogólnie jestem już przyzwyczajony. Ja bym się mógł trochę bać, na przykład, że ze mnie zrobi robota. Jakby gdybym to widział, to mógłbym się trochę bać, ale gdybym miał jakieś znieczulenie, to chyba nie. Ja bym się z nim przyjaźniła i po prostu pogadała z nim. A ja bym się trochę bała, bo jakby poza umysłą substancję, to by było źle. A lekarze mają taki jakby, no mają wiedzą, co zrobić, a jak na przykład w połowie operacji się wyłączy, to może być źle. A czy taki wszechmogący robot wygrałby z człowiekiem? Czy ta batalia cywilizacyjna robotów z ludźmi byłaby dla nas od razu skazana na porażkę? Jak oglądał ktoś film Terminator, to mógłby pomyśleć, że roboty by wygrały, ale jakby nie oglądał, to by myślę, że człowiek mógłby, bo na przykład mogliby ludzie tworzyć dobre roboty, no i by zwalczyły te złe. No dobra, a gdybyście mogli zaprojektować takiego robota, który byłby robotem z waszych snów, co taki sprzęt by robił, czy też jakie czynności by za was, czy dla was wykonywał? Mój wymarzony robot by właściwie robił mi jedzenie, robił za mnie lekcje i sprzątał mi w pokoju. Gutek, a co twoim zdaniem taki wymarzony robot by robił? By mi zawsze dawał komputer, jak budziłbym się rano, ale w zasadzie to on by mnie budził. By mi podawał komputer, żebym się uczył na lekcjach. I by mi właśnie dawał automat z na przykład jakimiś dobrymi kanapkami. Batonikami. No, też. I by, można byłoby się sobie wybrać, jaką kategorię: słodką, słoną, kwaśną, gorzką itp. Pola, co taki robot wymarzony mógłby robić? Mógłby mi pomagać w lekcjach,
byłbym moim najlepszym przyjacielem i jakbym miała wolny czas, to zawsze bym się z nim bawiła i jeździł z nami z rodzicami na wycieczki i po prostu robił mi jedzenie. A czy myślicie, że z takim robotem można byłoby się przyjaźnić? Jakby był miły, to oczywiście. Ja bym chciała mieć takiego kumpla, który, nie wiem, bawię się w nim, gram. No to oczywiście, ale gdyby był jakiś taki kompletnie sztuczny, taki jak jakiś, nie wiem, jak jakiś sztywniak, który nic nie robi, tylko po prostu siedzi tak jak odkurzacz. Rzecz taki stalny, to nie. Taki, który by miał uczucia, bym wolał. Troszkę przyjaźniłabyś się z robotem? Tak, tylko nie chcę, żeby, tak jak powiedział Franek, nie chcę, żeby był taki metalowy i nie miał uczuć, tylko żeby miał uczuć. Ale by metalowy chyba musiał być, nie? Bo jakby taki drewniany robot, to trochę dziwny. No chyba, że chodziło ci, żeby nie był po prostu taki na zewnątrz metalowy. Tak jak na przykład niektóre są miękkie, ale w środku metalowe. No właśnie, dałoby się przytulić do takiego robota? Dało się, ale jakoś może byłoby tak trochę dziwnie. Czemu dziwnie? Bo tak może trochę być nieprzyjemnie, bo on jest taki mocny i nie jest miękki jak człowiek. Gutek, przytulałbyś się do takiego robota? No nie wiem, no bo on jednak właśnie nie jest taki miękki jak Pola powiedziała, tylko że jest taki metalowy. A czy możemy wyobrazić sobie taki świat, w którym nie trzeba byłoby pracować, tylko to roboty robiłyby za nas, czy wykonywały tę całą pracę, którą dziś wykonują ludzie? Czy podobałby wam się taki świat? Na pewno byłoby fajnie. Nie, to byłoby niefajne, bo jakby może ci się znudzić, że rodzice nie wychodzą z domu, no i po prostu nie możesz być sam wreszcie i po prostu musisz sam wychodzić. Musisz się tylko z nimi bawić, bo oni są w domu. I nie chcesz ich zasmucać, że ich nie lubisz. Ja właściwie jeszcze twierdzę, że chociaż gdy czasem, jak na przykład pracuje twój tata, na przykład nie wiem, jako lodziarz, to by zawsze przynosił przecież lody do domu, a jakby teraz nie, to wątpię. No i są plusy i minusy. Plusy i minusy. Tak, dokładnie. A jak myślicie, co wy będziecie robić w przyszłości? Gdzie chcielibyście pracować i co będziecie robić za te 20 lat, jak będziecie już pracować? Ja bym chciała otworzyć restaurację. Chyba, że mógłbym też być naukowcem. To też by było fajne. Gutek, a ty kim byś chciał być w przyszłości? Ja bardzo bym chciał być piłkarzem. No i bardzo chciałbym być albo trenerem, albo napastnikiem, kapitanem. I właśnie bardzo chciałbym, że grając jako na przykład środkowy napastnik, to na przykład jakbyśmy zmienili podających na właśnie roboty, no to właśnie by było gorzej grać, ale bym założył na przykład nowy klub, który by się nazywał trochę podobnie, ale inaczej. Ja bym go nazwał Robo Piłka. Ja też bym chciał być piłkarzem, bo wiedzieliście, że jak się jest na ławce rezerwowej, to dostaje się 125 tysięcy dolarów. Naprawdę. Trudno uwierzyć, że za faulę można zgarnąć więcej kasy. Trochę ci. Powinno być odwrotnie. Toszka, ty kim byś chciała być w przyszłości? Informatykiem. I co byś robiła jako informatyk? No nie wiem, takie typowe rzeczy dla informatyka. Jednak informatykiem, bo chciałabym pracować zawsze z Tosią, bo jest najlepszą przyjaciółką. No i ja bym tam robiła, no coś projektowała i... A jak myślicie, czego musicie się uczyć, żeby w przyszłości mieć jakiś fajny zawód i być tym, kim chcecie? Trzeba pójść na przykład na... wybrać sobie dobre studia i po prostu dobrze się na nich uczyć. Na przykład w szkole podstawowej uczyć się wybranej lekcji bardzo dobrze, na przykład informatyki, i też wybrać się na studia informatyczne, najlepsze jakie znajdziecie. Gutek, co trzeba zrobić, żeby spełnić swoje marzenia i być później tym, kim się chce?
No na przykład trenować zawsze. Na przykład jak Mati chciał zostać koszykarzem, no to teraz trenuje cały czas. Nie wiem, czy zrezygnował, ale trenuje. No i trzeba na pewno trenować. To jest taka najważniejsza rzecz. Jeszcze na pewno trzeba wierzyć w siebie, ale pamiętam, jak mówiłem mojemu koledze Matiemu, że najlepsi koszykarze zawsze są łysi. I teraz się boję, że w przyszłości, jak będzie chciał być koszykarzem, to albo się ogoli na łyso, albo będzie nosił czepek. Ja tak widziałam, naprawdę. To był błąd, ale... A czy wy korzystacie z jakichś komputerów, tabletów czy innych urządzeń elektronicznych? A jeśli tak, to co tam robicie? Do czego wykorzystujecie te narzędzia i urządzenia w swoim domu? Ja na komputerach właściwie, no część to mam lekcje i gram. Ale tak głównie coś oglądam. W ogóle ja mam projektor w domu, który wyświetla prawie 3-metrowy obraz, czy tam 2-metrowy. Też długości i grubości, no i mega fajnie się ogląda rzeczy. Gutek, a ty do czego najczęściej wykorzystujesz swój komputer, tablet, czy też inne sprzęty, z których korzystasz? Czasami bardzo rzadko oglądam, a tak to robię, gram na telefonie, a oglądam głównie na telewizorze. Pola, a ty korzystasz z komputera, albo z tabletu, albo z innych takich technologii? No, z komputera to i najczęściej oglądam albo na moim tablecie i w ogóle na tablecie wiodę zawsze lekcje. No i mama z tatą, jak jeszcze nie miałam tabletu, to już było zdalne. No i po prostu nie miałam na czym mieć te zdalne, to kupili mi właśnie ten tablet. A lubicie w ogóle te wszystkie zabawy i pracę z komputerem, czy wolicie latać z piłką, jak na przykład Gutek po podwórku? Ja bardziej lubię właśnie osiedle, bo tam mamy plac zabaw, w ogóle mamy tam świeże powietrze, a nie jak przed komputerem możemy sobie popsuć oczy, wzrok i potem brać kropele do oczu. Tosia, ty na pewno lubisz oglądać różne filmy na YouTubie, czy też rysować w aplikacjach na komputerze. Tak, ale bardziej wolę tak samo jak wszyscy przybywać na podwórku. Bo i tak mama, żebym wczoraj jak było bardzo duże słońce, to jak mama nie chciała, żebym siedziała ciągle przed komputerem, to mnie nawet dzwoniła z kilku lekcji, więc było naprawdę dobrze. A jak myślicie, za 20 lat, albo za 30, albo za 50, jak będzie wyglądało życie na naszym świecie? Co będzie? Co się będzie działo? Ja myślę, że na pewno będzie już tu w każdym kraju sztuczna inteligencja. Będą bogatsze kraje według mnie, ale też będzie więcej problemów, na przykład z rządem i tak dalej, jak teraz. Może koronawirus wtedy przejdzie, więc będzie lepiej, bo te maseczki już mnie doprowadzają do szału, naprawdę. Gutek, życie za 50 lat? Jak będzie wyglądało? No myślę, że życie za 50 lat właśnie będzie, że nie będzie ulic, tylko że będą takie trasy w powietrzu, bo wtedy pewnie już Izrael da nam samochody latające. A w ogóle są już gdzieś? No tak, w Izraelu. W ogóle ja widziałam model latającego samochodu, naprawdę mega fajnie. I jak dla mnie powinno być na pewno coś takiego jak auta na magnes, że są magnesowe takie drogi i jest antymagnes wielki. To się nie chce, jak na pewno próbowaliście kiedyś włączyć taki magnes z innym, który się nie udawało. No i takie i to by można, jak jest wystarczająco duża siła, to można lewitować jakby nad innym magnesem i to by było, i są takie pociągi z tego, czy pamiętam, na prąd. No i jeszcze samochody byłyby fajne, ale na pewno jak dla mnie nie będzie do podziemne tunele i na pewno będzie, myślę, że wygodniejsze życie, ale to nie znaczy, że na pewno o 100 razy lepsze. Pola, życie za 50 lat jak będzie wyglądało? No, że jak Guci i Franek będą latające samochody, bo już jest gdzieś z 50 modelów już zbudowanych. No i byłoby fajnie, żeby na serio były
latające samochody i... Ja bym chciał takim latać sobie w korek na przykład, to ja włączam jakiś guzik i lewituję, ale teraz tam dokończyć już poli. No i wtedy ja bym sobie zbudowała robota, który mi by pomagał, tak w ogóle w życiu. No i w ogóle to wszystko. Ja mówię też o samochodach, bo ja a propos tych lewitujących samochodów, ponieważ ja widziałam już w filmie takim, że dla dzieci, że można było po prostu przekręcić jakąś korbę w kierunek wskazówek zegara i można było przelewitować nad korkiem na przykład. A takie samochody bez kierowców? Wsiedlibyście do takiego samochodu, który jedzie sam bez kierowcy? Gutek? No ja bym chciał, no bo widziałem też, że jakby są takie samochody na autopilota już. Ja bym wsiadła, bo jest taka marka samochodu, która wydaje takie samochody, że włączasz tryb... Autopilota. No i... Włączasz tam, gdzie chcesz jechać, no i po prostu siedzisz, nic nie robisz, a samo auto jedzie i wszystko robi. Ja bym się trochę bał, bo gdyby na przykład się włączył ten autopilot, a ty jesteś na tylnym siedzeniu, by było bardzo źle na przykład. Słyszałam o takim przypadku, że było takie auto i mieli wypadek przy testach. Tośka, wsiadłaś być do samochodu bez kierowcy, bez osoby kierującej takim pojazdem? Ja właściwie nie będę teraz mówić o samochodzie, bo ja wiem, że japońskie pociągi nie jadą z kierowcą, tylko po prostu tak z automatu jadą. Ja bym się nie bała do takiego pociągu wejść właściwie, ani do samochodu. Ogólnie teraz chciałabym opowiedzieć też taką kategorię o zwierzętach. Czy chciałbym mieć takiego sztucznego zwierzęta? Otóż nie. Czyli robot na smyczy odpada. Tak, bo jakby, bo nie byłby taki prawdziwy, tylko taki sztuczny dźwięk szczekania i tak dalej. Dziwne by to było, nie chciałbym w życiu takiego mieć. I ten pies by po prostu nie był jak prawdziwy, nie miał uczuć i w ogóle był cały czas taki, cały czas taki nieaktywny, może się jeden raz wyłączyć. I po prostu może się zepsuć. Można go nie naprawić już. Jak się przywiążesz bardzo jakiegoś zwierzaka, on cię zepsuje, to po prostu wolę mieć, nie przywiązywać się do takiego zwierzaka, bo on w każdej chwili może się zepsuć. I będzie nam bardzo przykro. A jak myślicie, w czym ludzie są teraz lepsi niż roboty? Albo w czym ludzie będą lepsi niż roboty? Na przykład... Na pewno ludzie będą lepsi, no właśnie w prowadzeniu właśnie jakiejś knajpki, właśnie jak Franek na początku powiedział, że widział robota w restauracji, no to właśnie ludzie by byli lepsi. Pola, w czym lepsi są ludzie? A ja bym myślała, że lepsi byliby ludzie o jakichś delikatnościach, że... Musisz to wszystko robić spokojnie, bo roboty to ruszają się bez końca, a ludzie to mogą się zmęczyć i po prostu jak roboty mogą się wyłączyć, ale roboty to mają więcej energii, no i szybciej się ruszają. Na przykład coś małego postawić na coś małego. To, żeby było wszystko idealnie, to oni tego nie zrobią, bo oni mają takie wielkie ręki. Tośka, w czym są ludzie lepsi od robotów? Moim zdaniem, tak jak Pola powiedziała, oni by dokładniej pisali, ponieważ jak Pola powiedziała, roboty tak szybko się ruszają i nie są aż tak dokładnie jak ludzie, a ludzie mogą pomyśleć, skupić się, być dokładnym, ponieważ o to chodzi na przykład w pisaniu, w liczeniu, więc w tym ludzie byliby lepsi. Ja jeszcze chciałam poruszyć temat, bo koleżanka mówiła o liczeniu. Akurat do liczenia wykorzystuje się roboty. Jakby lepsze akurat w liczeniu są roboty. One mogą bardzo wielkie sumy policzyć. Naprawdę. Więc jakby, ale jeśli chodzi o pisanie, to na pewno powieści lepsze. Mój tata jest pisarzem, więc wiem, jakie są dobre opowieści. W ogóle, gdybyście chcieli kiedyś
mieć jakiegoś robota, który potrafi wszystko, to zastanówcie się dwa razy, bo jak każdy będzie miał takie oto w końcu, może po prostu ludzie będą, jeśli oglądaliście Wall-E, taki film, w takim robocie, to jakby tam ludzie wyglądali tak, jakby nie mogli się nawet poruszać, bo wszystko maszyny robili za nich, więc zastanówcie się dwa razy, zanim kupicie sobie takie, jeśli będzie taki robot, który wszystko potrafi. Naprawdę, uważajcie. Na dziś to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję dzieciakom w studio i dziękuję Państwu, naszym słuchaczom, za kolejne spotkanie w ramach Efektu Sieci. Dziś dowiedzieliśmy się prawdy najprawdziwszej o tym, co czeka nas w przyszłości, kto będzie nas obsługiwał, operował, podawał batoniki i różne inne zdrowe przekąski, kto nas będzie przytulał i z kim będziemy chodzić na smyczy, na spacer. Odwieczna prawda każdego rodzica jest taka, że jak coś jest niepewne lub nie do końca pamiętamy szczegóły wydarzeń, należy zweryfikować wszystko u źródeł, czyli u naszych najmłodszych, którzy mają wiedzę i pamięć absolutną. Serdecznie dziękuję Wam, dzieciaki, za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Franek, lat 9, Tosia, lat 8, Pola, lat 8 i Gustaw, lat 7, a na początku była też z nami Iga, lat 5,5. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci i obiecuję, że tym razem goście będą już pełnoletni. Efekt Sieci.